Wydawnictwo Insignis Media prezentuje: Helga Wajsowa Dziennik Helgi, Świadectwo dziewczynki o życiu w obozach koncentracyjnych. Przełożył z języka czeskiego Aleksander Kaczorowski, czyta Agnieszka Kunikowska. Fragment drugi 1 lipca 1942 roku. Muszę dobrze zapamiętać te daty. Otwarcie getta. Wolno nam chodzić po ulicach. Za dnia tylko tym z przepustką, wieczorem wszystkim. Jakie to cudowne uczucie iść samemu, bez nadzoru, jak wolny człowiek. Może to krok w stronę wolności? Może już zbliża się koniec wojny? Pozwolili nam urządzić boisko na bastionie, na wielkiej łące na wałach. Chodzę tam codziennie. Z jedzeniem trochę lepiej mama zaczęła szyć dla ludzi. Wiele nie zarobi za sukienkę uszytą w rękach bochenek chleba, ale dla nas i to wiele. W ogóle znacznie lepiej to wszystko wygląda niż kiedy tu przyjechaliśmy. Wtedy przecież nie było tu dosłownie niczego, choćby gwoździa w ścianie. Wybudowaliśmy wszystko od podstaw, gołymi rękoma, jak prawdziwi pionierzy. Dziś, pół roku później, widać prawdziwy postęp. Zaczęło się od budowy prycz. A teraz na strychach działają nawet teatry. Byłam już na kilku przedstawieniach. Niedługo odbędzie się premiera sprzedanej narzeczonej. Żółtaczka i tyfus wyszły z mody. Pojawiła się nowa choroba: zapalenie mózgu. W sokole opróżnili całą salę. Dawny oddział dla chorych na tyfus. W L410 jak zwykle najwięcej przypadków. Mamy kilkudniową kwarantannę. Moim zdaniem Izby chorych mogliby urządzić od razu tutaj, inaczej cały hajmi tak będzie musiał przenieść się do sokoła. Już urządzili nam nową izbę chorych w sali 17. Z wyjątkiem kilku poważniejszych przypadków choroba ma lekki przebieg. Śmiejemy się z tego. Znamy już wszystkie objawy tej dziwnej choroby i przez całe dnie oglądamy się nawzajem. Dziś koleżanki stwierdziły u mnie złe refleksy brzuszne i oczne. Mam też podobno skrzywiony język. Poza tym nie umiem z zamkniętymi oczami trafić palcem w nos. I rzeczywiście, dziewczyny miały rację. Dziś, w czasie wizytacji, pan doktor tłumaczył nam, jak wygląda język, kiedy ktoś ma zapalenie mózgu. Kazał mi pokazać język i już wszystko było jasne. Obejrzał mnie, po czym oświadczył, że to typowe objawy z opalenia mózgu. Muszę iść na kontrolę do „wchlabi. We wchlabi potwierdzili diagnozę. Leżę na siedemnastce. Straszny tu bałagan i ziomb. Pościel i materace przygotowałam do dezynfekcji. Jutro idę do Sokoła. Cieszę się na myśl o kąpieli. Dziewczyny pisały, że każdy najpierw musi się wykąpać. To będzie cudowne. Po trzech latach znowu w Wannie. Leżę tu już ponad tydzień. Nic mi nie jest, ale nikomu nie wolno mnie odwiedzić wcześniej, jak za czternaście dni. Mam łóżko obok Kaśki. Przez cały dzień nie mamy nic do roboty. Dużo maluję i czytam. Przeczytałyśmy razem z Kaśką Kwowadis Henryka Sienkiewicza. To niezwykle interesująca książka. Prześladowanie chrześcijan było straszne. Straszne jest i to, że kilkanaście wieków później dzieją się podobne rzeczy. Czytałyśmy też wiersze chory. Spodobały mi się tak bardzo, że niektóre sobie przepisałam. Hamburg, trzeci dziedziniec, w pół do drugiej w nocy. Idziemy na zbiórkę. Mamy białe chustki i opaski Hilfsteinstu. Możemy podejść razem do samej bramy. Ota jest już w pociągu. Szkoda, że nie mogłam mu pomóc z bagażami, ale nie wydostałabym się z drugiego dziedzińca. Nie byliśmy długo razem, ale to były piękne chwile, będę je wspominał i ty też ich nie zapomnij. Znasz adres, pod który przyjdziesz po wojnie, może się spotkamy. Dał mi na pamiątkę swoje zdjęcie. Na odwrocie zapisał wers z maną Lesko. A gdy już zniknę w ciemnej seminarium, Toni, chcę czuć wciąż na policzku ciepło twojej dłoni. Ostatni pocałunek, uścisk ręki. Potem pomógł mi przejść przez ogrodzenie. Teraz jest w pociągu i za kilka godzin odjedzie. Idziemy szybko do bramy. Jeszcze 40-30 osób. Tatuś zabiera od nas bagaże. Teraz znów będzie to samo. Przed nami 20 osób. Co to? Zamykają bramę. Wszyscy do koszar. Koniec transportu. Nie mają wystarczającej liczby wagonów. Czy to możliwe, że naprawdę zostaną? To chyba cud. Pięćset kobiet może dobrowolnie dołączyć do tysiąca pozostałych mężczyzn. Mama chce się zgłosić. Tatus jej nie pozwala. Mówi, że wie, co robi. Ale my chcemy jechać, mama i ja. Skoro on jedzie, to naszym obowiązkiem jest jechać razem z nim. Nie, jego obowiązkiem jest zatrzymać nas tutaj. Wszyscy mężczyźni mówią to samo. A czy to nie oczywiste, że chcemy jechać z nimi? Czy oni puściliby nas, gdyby było na odwrót? Nie, nie pozwolą nam jechać. Obiecali im, że unikniemy następnych transportów. 1 października 1944 roku. Wciąż jeszcze go widzę, jak stoi na schodach macha do mnie uśmiecha się. Boże, jaki to był uśmiech! Takim go jeszcze nigdy nie widziałam. To miał być uśmiech, ale wyszedł z tego tylko nieudany grymas. Tak dziwnie drżały mu kąciki ust. Tatusiu! Już go nie ma. Zniknął w tłumie. Na próżno wypatrywałyśmy go z mamą z okna. Już się nie pokazał. Pewnie nie mógł się przedostać przez te bagaże. Ale te jego. Wykrzywione usta, ten wymuszony uśmiech, tatusiu, dlaczego nie pozwoliłeś nam się zgłosić? Nie wierzyłeś, że jedziecie urządzić nowe getto? Tak dziwnie świeciły ci się oczy, a ręce trzęsły, gdy przytuliłeś mnie ostatni raz. Co to znaczyło? Do zobaczenia, czy żegnaj? Tatusiu, wierzyłeś, że jeszcze się spotkamy? 3 października 1944 roku. Po południu będą roznosić wezwania do transportu 1500 krewnych tych, którzy pojechali. A przecież obiecali im, że ich rodziny będą chronione. Czyli to było tylko jeszcze jedno kłamstwo. Mogłyśmy jechać od razu wieczorem, przynajmniej bylibyśmy razem. Kto wie? Czy wywiozą nas w to samo miejsce? Gdybyśmy się uparły, już by nas tu nie było. Ale tatuś się nie zgodził. I teraz każdy z nas będzie gdzie indziej. Że nas wywiozą, to niemal pewne. Jak nie dziś, to jutro albo pojutrze. Już nie zostawią nas w spokoju. Pójdę do mamy. Może ona coś wie. To chyba dobrze, że nie zgłosiłyśmy się na ochotnika. O wszystkim rozstrzygnie los. A na to nic nie można poradzić. Potem byśmy tylko robiły sobie wyrzuty, gdyby coś poszło nie tak. Kończę mój dziennik z Terezina. Ten rozdział mojego życia dobiegł końca. Zostają tylko wspomnienia. Zaczynam nowy zeszyt. Jutro zacznę wypełniać jego niezapisane strony. Czy i ten zeszyt? Uda mi się dokończyć?